Ola Koźlek, ze mną Tomek Olejnik. Cześć. Tomek, rozmawialiśmy po konferencji, byłeś zdeterminowany, wszystko miało iść po twoje myśli, miałeś wygrać i co teraz zawiodło? No, co zawiodło? No, po prostu się nie udało i tyle. Jaki miałeś plan na tą walkę? Miałem plan skończyć to w stójce. No i to był w sumie mój plan. Parteru nie trenowałem. A Bagieta cię czymś zaskoczył? Siłą w sumie, wydaje mi się, w tym parterze. Czyli według ciebie myślałeś, że on jest nie jest tak silny? Nie, no wydaje mi się tak. Wydaje mi się, że tak jest właśnie. I myślałem po prostu, że jak dojdziemy do tego parteru, to w tym parterze będę miał jakąś szansę wyjść. Nawet bez tego, że nie trenowałem tego parteru. Czemu nie trenowałeś? Bo miałem 1,5 tygodnia. Czyli sama stójka. W sumie tydzień sam to byłem w podróży. Jakiej podróży? Na konferencję, na program i tutaj do Torunia, tak. Czy ta przegrana jakby demobilizuje cię trochę? Nie, no nie ma takiej opcji. Ja wziąłem to na ostatnią chwilę i to tam nic nie zmienia. A narożnik ci jakoś podpowiadał? Nic nie słyszałem, bo byłem centralnie na drugim końcu oktagonu. Czyli jakby tutaj też jakby żadnej pomocy nie było spoza klatki. Tak, tak, niestety. Nie słyszałem nic. A głowa ci jakby nie działała? Nie myślałeś jakby co masz zrobić? Co ty w ogóle masz w głowie jak walczysz? Ciężko mi powiedzieć. Adrenalina. Ale masz takie przemyślane ruchy, co chcesz zrobić? Jakby... No na początku właśnie to co chciałem to zrobiłem, ale tam dalej to już nie pamiętam jak to wyszło. Bo lewym zacząłem i chciałem wtedy prawy walnąć jeszcze, ale nie pamiętam jak to tam było. Musiałbym to zobaczyć. Czy teraz jakby myślisz o tym, że następny przeciwnik może być trochę łatwiejszy, albo żeby na przykład wziąć sobie jakiegoś debiutanta, żeby może jakby przełamać tą ciąg porażek, żeby wygrać w końcu walkę i się jakoś tak odbudować? Nie, to tam jest druga przegrana z rzędu. Jakiś czas temu udało się wygrać, ale dla mnie to tam nie robi różnicy. Jestem freakiem, robię show. Kogo mi tam dadzą, pewnie się zgodzę. Czyli teraz nie zmienia to w ogóle nic w sumie w twoim życiu. Przychodzisz tylko zarobić, tak? To jest jakby nie, tak. Nie powiedziałem, że przychodzę tylko zarobić, tylko po prostu dobrze się bawić, zrobić show, przy okazji zmienić trochę życia. Jak zmieniasz swoje życie? No staram się żyć zdrowo. No mówiłeś wcześniej, że imprezowałeś, no, jakby tak, po tamtej walce. W trakcie, gdy jest walka, to nie imprezuję. A nie myślisz, żeby jakby całkowicie zrezygnować z imprez, chociaż na jakiś czas i tak się przygotować 100% do walki? Wydaje mi się, że teraz będzie odpowiedni moment, żeby to zrobić. Czyli w końcu jakby zaczynasz myśleć tak na poważnie o tym wszystkim? Wydaje mi się, że tak. I to jest spowodowane właśnie tymi zmianami, które nastąpiły w twoim życiu? Tym rozstaniem z dziewczyną i że zaczynasz myśleć o sobie? Tak. Wydaje mi się, że to jest to właśnie. I zaczynasz trenować, kończysz z imprezami. Co jeszcze planujesz zmienić? Parę rzeczy by było w moim życiu, ale to bardziej jakieś takie prywatne rzeczy, wydaje mi się. A jak chodzi o karierę w internecie, co byś chciał zacząć na przykład robić teraz, albo wrócić może do czegoś? Chciałbym regularnie zacząć nagrywać i zrobić jakiś content, którego w sumie nie ma. Coś takiego, żeby to się fajnie oglądało. I masz jakiś pomysł na to? Na razie nie. A chciałbyś ogólnie robić, nagrywać te filmy sam, czy jakby chcesz w duecie jakimś? Jak to ty to widzisz? Najlepiej samemu. Szukasz sobie na przykład też jakiegoś montażysty, kamerzysty, wszystkiego, czy ty na przykład chciałbyś takie, no wiem, stricte IRL-e powiedzmy, że ty idziesz sam? Właśnie planuję IRL-e teraz robić, jak będę właśnie wracał, to właśnie to planowałem, przypomniałaś mi. Tak. A coś typu urbexy? Bo to się chyba teraz fajnie... Właśnie coś takiego, no. No, a masz już jakieś miejsce, które chciałbyś zwiedzić? Dużo mam takich miejsc, ale to nie będę teraz mówił, żeby tutaj widzom nie zabierać, znaczy, no nie zabierać niespodzianki, że tak powiem. Głowę widzę, że masz tutaj poobijaną. Ty czujesz to, czy to są tylko takie, no powiedzmy, że siniaki jeszcze nie doszedł? Najbardziej to ja czuję bark w ogóle tutaj, najbardziej czuję w sumie, no taki jakbym, nie wiem, stłuczony podobno jest, jak lekarz mówił. No bo byłeś już u medyków i jakby jakieś jeszcze obrażenia? Nie, powiedział, że stłuczony bark, nos połamany, ale to już miałem kiedyś. No. Może teraz będzie operacja nosa, czy innych nie operujesz? Nie, nie potrzebuję.
teraz czy wyleczysz tą jakby kontuzję, którą masz z barkiem? To nie jest kontuzja, to jest stłuczony bark, to pewnie przejdzie samo. I od razu wracasz do treningów? No, muszę sobie odpocząć tydzień i mogę wrócić, myślę, no. Twój poprzedni przeciwnik, Czarny Polek, przegrał. Co sądzisz o tej jego walce? Tam też była gruba walka, no. Myślę, że gdyby trochę potrenował Czarny Polak, to może by to wygrał, bo on tam nie jest zły, tylko nie ma jakby techniki, wydaje mi się. Właśnie tak spontanicznie jakby te wszystkie ciosy tak jakby nie miał planu na tą walkę, nie sądzisz? Tak, tak, też mi się tak wydaje. A jeszcze wracając do tego Czarnego Poleka, on chciałby zawalczyć z Bagietą, ale przegrał. Jak ty byś zestawiał swoich aktualnie, no, tych dwóch przeciwników? No, wydaje mi się, żeby mogli zawalczyć, że to by była okej walka. I kogo byś obstawiał, żeby wygrał? Czarnego Polaka. A nie Bagietyny? Nie. Czemu akurat tak? Czarny Polak ma taki rage, że myślę, żeby to wygrał. Ale w sumie mieliście taki, powiedzmy, że konflikt, no. Kłóciliście się na tych konferencjach i teraz jednak byś był za nim? Nie, no, polubiliśmy się od ostatniej walki. Czemu? Co się stało? No, spędziliśmy trochę czasu, pogadaliśmy, byłem w Warszawie. Jak byłem w Warszawie, to też się widzieliśmy. No, spoko, spoko. Czy imprezowaliście razem? Nie, nie, nie. Nie imprezowałem teraz do tej walki półtorej tygodnia, nic kompletnie. Czyli to było jakby teraz się spotkaliście? Tak. No, teraz w tamtym tygodniu. No. No i co sądzisz o Czarnym Polaku teraz? Że jest w porządku. Zmieniłeś o nim zdanie totalnie? Tak, tak. A co najbardziej jakby... co myślałeś, a co się okazało totalnym przeciwieństwem? O nim? Myślałem, że jest mało inteligentny, tam nawet jest okej. No i jest też w porządku ogólnie, można powiedzieć. Tam potrzebowałem coś potrenować, to mnie tam zaprosił do siebie na siłownię w domu i no fajne, spoko, spoko, ziomek. Czyli wróży to jakąś przyszłość może na waszą przyjaźń, powiedzmy? No, lubimy się. Czy tam przyjaźń, to nie wiem, bo za daleko mamy do siebie, ale no, lubię go po prostu i tyle. A jak chodzi o twojego następnego przeciwnika, czy ty byś chciał jakiś rewanż, czy jednak ktoś inny? Na razie nie wiem, nie myślę o tym na razie. A o czym myślisz? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Muszę odpocząć chyba. Jesteś zmęczony? Tak, tak. No dobra, ja ci bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.